48 tchnień. Nie, nie tchnień, jak to się nazywało? O, pięknie się podpalił. Gdzie te moje coś? Ej, i co? A tu się już nie podnosi po sobie tego truchła? Przepadło mi to? Jak to jest? Została plama, ale gdzie ta plama jest? Ja zginąłem tutaj przy tej karocy. Może gdzieś tutaj bardziej. A, tu przy tej karocy, ale tam dalej. Dobra, tu gdzieś zginąłem. O ty! O tako do kolegi! Patrz się, kurde. To jest ten, co tu siedział. I się czaił. I moje buteleczki się gdzieś podziałem. Miałem już 9. Dobra, która to jest moja ta? Dawajcie jeszcze tego z widłami pojedziemy. Dobra. Gdzie to leży? Gdzie to jest? Chłopaki! Gdzie to leży? Nie widzieliście tego. O, znowu to samo. Nie dam się. Nie tym razem. Tu sobie skitramy się. Kurde, jak to działa? Jak ja się leczyłem? Co ja robiłem przed chwilą? BB, jest jeszcze jedna mechanika, że jeden z mobów może podnieść twoje tętnienia i wtedy takiemu świecą się oczy. Wow! No to teraz to ciekawostka. Chodzi na to, że któryś z tych dziadów podniósł te tętnienia i nie mogę ich teraz znaleźć. Nie widzę tutaj żadnego, żeby mu się oczy świeciły. Nie, żadnemu się nie świeciło nic. Jak dostaniesz cios, to możesz przez chwilę odzyskać część życia atakując wroga. Aaa, super. Tobie się coś świeci? Nie, nic ci się nie świeci. O ty, dawaj życie moje. A, faktycznie, patrzcie, trochę mnie podpalił. Ale ja sobie to wszystko przywróciłem. No, prawie wszystko. Dobra, gdzie jest kolok, co zjadł mi tętnienia? Aż mam ochotę od nowa zagrać. No, polecam. Może gdzieś tutaj? Nie, no tutaj to nie. O, tam dźwignia była, faktycznie. O, i tam jest jeszcze ten wielkolud, kurde. O, będzie. Będzie. Bo cię nie miał czy teraz. Nie ma czasu na to. Dobra. On nie miał moich tętnień. Dawaj. Dobrze. A może byśmy się takim pobawili złożonym? Co wy na to? Tak jak mówiłem, fiolki się nie regenerują i zaraz nie będziesz miał się czym leczyć. Nie no, jeszcze jest 5. Spoko. Szkoda, że się nie regenerują. Gdzie są moje punkty? Który z nich to ma? Tu się pali lataryna. A to już pukałem tutaj, dobra. Dobra, spokój. Nikt tutaj nie ma tych tętnień, jak to jest? O, tu coś leży.
Bo to jest taka plamka, taka, widzicie, Dark Souls to było tak bajoro, kurde, tych dusz, a tutaj to jest tak, jakby ktoś splunął po prostu, ledwo to widać. Dobra, tam mi się nie podoba, ale chyba będzie trzeba pójść. Okej, okay, widzę, że Snow masz ograny ten tytuł, skoro niczym cię nie zaskoczy. Mnie tutaj każdy jeden przebyty metr czymś zaskakuje. Dobra, ja się uleczę. Myślę, że pójdziemy sobie na dół do tego gostka, teraz jak już mam moje tchnięcia, tętnięcia. Ojojoj. Jak mi z dyni strzelił? A, już? Czy on idzie za mną? Idziesz? A, idzie, ej, co tak wolno? Halo? Jaki mocarz? Co on jest taki dobry? Ja mu nic z życia nie zabrałem, jak ja się miałem leczyć? Tym. Punkcik dla ciebie, mordeczko. Ale to... Czy mi się wydaje, czy ten koleś centralnie czekał na to, aż ja coś zrobię, na mój atak albo na to, że się chce uleczyć i dopiero wtedy mnie zaatakował? Kurde. Trzy zakończenia i platyna zrobiona. Nieźle. To się nacieszył odzyskanymi tchnieniami, no właśnie. Dobra, teraz tutaj, żeby nie spaść. No tędy chyba będzie szybciej, nie? Okej, okay, dodali zjeżdżanie. O Jezu, co to było? O, ten jest szybszy. Ale chyba wolałem taki. Dobra. Dobra, teraz te tchnienia gdzieś tu powinny leżeć. Jak to poznać? Jak duży mi skroił, to normalnie będzie w bieda. Ej, nie ma tutaj tych tchnień. Paki! Gdzie tchnienia? To mi zjadł. Może tu gdzieś leżą. Widziałeś gdzieś tu tchnienia moje, ziomeczku? Nie widziałeś, nie widziałeś. Halo? Nie ma tych tchnień, patrzcie. Zobacz oczy dużego. Poka oczy. O matko. Jak to patrzeć? Och ty w życiu. Nie! Ej, mocny on jest. Zdecydowanie jesteś za mocny. O, mordę. Jedna fiola mi została. Może cię podpalę, co? Nice! Ale Jubemu się oczy nie świeciły, więc on ich chyba nie miał. No i tak straciłem wszystkie. Ciekawe, ile tego było. Dobra, to nie jest pierwszy raz, kiedy coś straciłem w grze From Software, także luz. Tętnienia dla mnie są niczym powietrze. Raz są, raz ich nie ma. Szkoda, że teraz jest ich zero. Ty miałeś!
A, ty miałeś pewnie te 48 moje. No to super. Dzięki, ziomeczku, że mi je przechowałeś, te całe 48. O Jezu. Dobra. No i mam tylko jedną fiolkę. No jest bolesne to. Dobra, pytanie, czego pilnował ten duży? Czy tam jest w ogóle po co iść? Dobra, teraz jak mi tętnienia przepadły, to już można go... Już można go porobić. Okej. No nie gadaj, że on blokuje tylko. Jak tu się robi uniki? Kurde, to są jakieś inne te. Jakieś inne hitboxy. Zdecydowanie inaczej się tutaj unika tego wszystkiego, co się dzieje. Jakieś te hitboxy są inne niż Dark Souls. To, co tam zapewniłoby mi unik, tutaj... Tutaj po prostu wyhaczysz na papę. Pytanie, czy trzeba uniknąć, tak jak w Dark Souls, wystarczyło uniknąć ruchu mieczem, niekoniecznie samego ostrza. Tak tutaj wygląda na to, że trzeba uniknąć również ostrza, nie tylko samego ruchu. Cholera, to będzie ciężkie. O, to było fajne. Co to było to takie świecące światełko? Że to będzie jakiś super atak, tak? Okej. Daje dużo tętnień ten ziomek. No właśnie, przydałoby się go zaciukać, bo sporo mi odebrał tym pierwszym. Okej. Nie umiem tutaj unikać, kurde. Niedobrze, trzeba się od nowa uczyć grać. Niesamowite. Jak ja mam problem na takim mobie, to co będzie na bossach? To w takim wypadku, jak ktoś ma cholernie długie łapy, to trzeba aż od tej łapy uciec na sam koniec, kurde, pokoju? Czy jak? Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnej kary za wielokrotne zginięcie w jednym miejscu. No, że uniki to podstawa, to ja się domyślam. Tarczy nie ma, więc trzeba sobie radzić. Tylko nie spodziewałem się zwyczajnie tego, że te uniki będą aż tak inne. Okej. Ja. Nie umiem grać normalnie. 1500 godzin w Dark Souls to jest mało, żeby się w Bloodborne nauczyć. Inaczej, zdecydowanie inaczej się to robi. Ale zaraz to wymasteruję normalnie. Na tym grubym będę się uczył do 4 rano grać. Refleks szachisty. No tak. Zapraszam oczywiście wszystkich na Discorda. Dzięki Redcoin za użycie komendy. Zajś jakiegoś samotnego gostka od tyłu i wpakuj mu ładowany atak, by się nauczyć alternatywy dla backstaba. Okej.
jakiegoś samotnego gostka od tyłu zajść, no to może być problem. Wszystko to po walce z tym kolesiem. Jak tego kolesia nie rozwalę, to nie idę dalej. Nawet nie mam zamiaru. Jak zapewne widzicie, nie leczę się na nim, specjalnie to robię. Bo jest mi szkoda po prostu tych fiolek, bo wiem, że on mnie zabije jeszcze 40 razy. A widzę, że z tego kolesia, jak się schodzi po drabince, pada czasami fiolka, więc w ten sposób sobie chociaż może troszeczkę tych fiolek nabiję. A tego gostka z kolei chciałbym zabić bez utraty życia. Ja pierdzielę, to będzie trudne. Zdecydowanie ten rozpruwacz ma na nim za niski zasięg, za bardzo muszę do niego podejść. Za duży on ma zasięg na tym swoim toporze. Dobra. Zostaw sobie mołotowy na bossa. Kurde, to tu są jeszcze bossy? Ja już sobie nie radzę z mobami, kurde. Okej. Dobra, uczymy się. Ja też się tutaj uczę zasięgu tego rozpruwacza, wiecie? Ten zasięg też nie jest taki oczywisty. I tego jak się unika? Ej, teraz to się chyba uleczy, ej! Okej. Bardzo mało życia mu zostało. Poczułem tutaj zew zwycięstwa. No i widzicie, co się wydarzyło. Też można parować tego gostka. Nieźle. Jak? Pistoletem? Jak tu można... Nie wiem. Dawaj fiolkę, typie, bo przed chwilą straciłem. O Jezu, jakieś kule. To żółte, nie wiem co to jest to żółte, co on sypnął. Można go parować, tak? Taka informacja tutaj spłynęła. Zaraz będziemy go parować, kurde. No, on jest wściekły. Ej, no kurde! Serio? 2 metry stałem od niego i to z boku jeszcze. Jak on mnie zahaczył? Ja, to będzie długa noc dzisiaj, żeby się tutaj nauczyć tych wszystkich ciekawostek. No tutaj, kurczę, nie powinien mnie dotknąć. No przesadził tutaj zdecydowanie. Rzucił mi kulę specjalnie, żebym parował. No tutaj chciałem bardziej właśnie nauczyć się uników, bo to jest idealny gość do nauki tych uników.
Bije dosyć powoli, wcale nie silnie. Tylko nie wiem ja za bardzo właśnie jak ogarnąć ten na przykład jego atak z wyskoku, taki cholernie szybki. Jest dużo szybszy niż mój przewrót. Na pewno ten koleś jest ślepy. Początek ekstra. Też jest, jeszcze mnie zastanawia, no bo rozumiem, że parować można tutaj nawet i takiego gostka, tylko pytanie, czy wszystkie ataki, czy tylko wybrane, to też jest ciekawostka. No ale się tego nie dowiem, jak będę takie podejście tutaj pokazywał. Piękne to było, szybciutkie. Może ja tu powinienem jakoś przykoksać, kurde, i dopiero na tego gościa wrócić. Prędzej mi się pad rozładuje, niż ja się nauczę uników. Ale ja go rozwalę, spokojnie. Ja muszę go tylko sobie spulować w dogodniejsze miejsce. A co to są za... A. No tu mamy dużo miejsca, tak? Tu jest dużo miejsca? Nie, tu jest bardzo mało miejsca. Tu jest go więcej. No, to mogło wejść. Czekam na ten jego atak z wyskoku. Żyje! Ej! Chyba się sparował, ale nie wiem dlaczego mnie uderzył za ten. Nie wiem jak mnie uderzył, bo chyba się udało go sparować. To było to, czy mi się wydawało, że on po prostu oberwał obrażenia. Ale zadał hitboxa, nie wiem o co chodzi. Ciężkie to będzie. Właśnie chyba to nie było sparowanie, wiecie? Wydaje mi się, że on po prostu wyhaczył normalnie z pistoletu, bo walnęło go tylko za 6. Ale może zanim pójdziemy na niego, to ja sobie na tym kolesiu poparuję. O! Uuuu! To było to! Co to takie łatwe? Nagle się zrobiło to parowanie. Kurde. Jak sparujesz, to wróg klęknie. Okej, no tutaj ej. Co to było takie proste? Może to ja niepotrzebnie się tu męczę? Oj, nawet sobie te tętnienie odzyskam, ale mistrz ze mnie. Chciałem go sparować. Ej. Ale wścieknięty.
A, bij dalej, bij, wbij mnie w chodnik. Przeciśnij mnie pomiędzy kostką brukową. Co jest, kurde? Tamtych kolesi się tak pięknie paruje, a tego co? Oj, to będzie długie granie. Ktoś pisał, że gra zajmuje od 30 do 50 godzin. Nie. Nie zgadzam się z tym. No, come on. A i to nawet nie trzeba zrobić w idealnym momencie. To wystarczy po prostu sobie pierdnąć w niego pistoletem. Gdzie są tętnienia? Kto mi je zjada? A, tu są. To kiedy to one się pojawiają na tej podłodze? Ja myślałem, że to trzeba, kurde, tak idealnie strzelić, wiecie? A to wystarczy strzelić w momencie, kiedy on zaczyna atak. Mówiliście, że się da, ej! Kto mnie oszukał? Chyba, że to był zły moment po prostu. Boczekek! Witam serdecznie. A coś chyba się nie udało. No właśnie, kurde, chyba się nie udało. To jak to jest? Jak to jest? Jak to jest? Backstab BB w sumie wygląda podobnie jak parowanie, tylko trzeba wpakować ładowany atak w plecy. Aha. Tylko dlaczego, kurczę, to kiedy się paruje w sumie? Bo teraz sparowałem, no tamten potwór też teoretycznie... No teraz nie weszło, ale teraz weszło, tylko zobaczcie, że po jego ataku, nie? A, i on miał moje tętnienie. Dobra, dzięki, mordeczko, za przechowanie. No, teraz za wcześnie. Myślałem, że... teraz też nie. Teraz weszło! Jak to jest? Jak to jest, że on to robi... W momencie, kiedy ja go paruję, to on pomimo tego zadaje jakiegoś hitboxa. No tak nie powinno być. To, kurczę... Ciekawostka jest. I tak dostaje obrażenia, pomimo tego, że ja pierwszy go sparowałem. No... Nie podoba mi się to. Teraz na przykład pewnie za wcześnie. Dobra, nie to chciałem wyświetlić. Nie mam pełnego życia, ale to mnie nie powstrzyma. Dobra, gdzie te tętnienia leżą? Zapomniałem, że się je podnosi. Myślę, że ten duży je ma, wiecie? Pokaż oczka. Oczywiście, że duży je ma. Dobra, teraz będzie parowanie, gaming. Teraz powinno wejść, nie? Zgadzacie się? No dobra, teraz się zgadzam, bo był w wyskoku i no chociażby tym ciężarem skoku już musiał mnie uderzyć. Ale wcześniej? Chyba troszeczkę za wcześnie jednak. Puh.
No powiem wam, że jak mi się go uda pokonać, to będzie mój chyba jeden pierwszy mały sukces w Bloodborne. Pierwszy właściwie sukces. Dobra, piszcie na czacie, czy warto zaczynać od nowa i brać garłacza, czy zostajemy przy pistolecie. Giniesz! Nie ma cię, nie żyjesz. Biegły krwawy klejnot. Zdobyto trofeum kontakt krwawego klejnotu. Pięknie. Ojejku, pierwszy mały sukces w końcu. No i czego ty pilnowałeś? Ile? On nic tchnień nie dał. Co ja, 400 zdobyłem? Ale męczarnia była na nim porządna, to trzeba sobie przyznać. O, mamo. Professional Gaming, a jakże? Ja nie wiem, czy warto, bo nie pamiętam, jaka jest różnica w szybkości strzału. Okej. Okay. No dobra, to teraz mówicie, że nie wiecie, czy warto, czy nie warto wracać. No ja tym bardziej nie wiem. Dobra, teraz jak jestem, powiem wam po walce z tym wielkoludem. To walka z tymi płotkami tutaj to będzie prawdopodobnie przyjemność. I formalność tak naprawdę. Zaraz tutaj sobie te tętnienia wszystkie, które zmarnowałem wcześniej, odzyskamy. Dobra, jest dobrze. Okej, tu przesadziłem. Za szybko. Dobra, mam 6 tych fiolek. Myślę, że mogę je nie użyć, przecież chyba się nic nie stanie. To był wielkolud? Poczekaj na Igora. Kurde. O, patrzcie, ten jeszcze się tutaj czai, gostek. Co ty możesz? No dobra. O, i fioleczka się odzyskała, pięknie. Nie liczy się wielkość, tylko technika. Dobrze to ująłeś. Na razie techniki brak. Okej. Teraz będzie masa tutaj tych kolesi przy tym czymś. Okej, wszyscy się spulowali? Nie, tylko się lampią. Tylko się lampią, ale nie idą w moją... Okej. Okay. Żartowałem. Jaki to ma zasięg? Tak cienki? Ucz się backstaba. O, ten ma fajny miecz. Oj, więcej ma życia niż tamci. Nawet to parowanie już momentami mi zaczyna wychodzić.
To dlatego często sprawdza się, że to ludzcy przeciwnicy są trudniejsi niż bestie. Nie wiem, mnie nie pytaj o takie rzeczy. Nie mam zielonego pojęcia. Ej, co? Kto taki mocny? Tam ktoś strzela, ej. Dobra. Bez zaznaczania się było. Który to strzelał? Joleczka, no to jak już ją dostaliśmy, co się tu czaisz? Idź sobie stąd. Albo się tu połóż najlepiej. A ja sobie wykorzystam, bo zaraz mi tu pewnie coś spierdzielisz, to se zapiszę.